Chwała Bogu. Chwała Bogu. Chciałbym, abyśmy odczytali cztery fragmenty Słowa Bożego. Pierwsze zapisane jest na stronicach Starego Testamentu, w Pieśniach nad Pieśniami. Stary Testament, Księga Pieśni nad Pieśniami. Drugi rozdział i chciałbym, abyśmy odczytali czwarty werset. Pieśń nad Pieśniami 2:4. Wprowadził mnie do komnaty biesiadnej, a jego chorągwią nade mną jest miłość. Kolejne fragmenty będą z Nowego Testamentu. Pierwszy na stronicach Ewangelii Jana w 13 rozdziale. Bardzo znane miejsce. Ewangelia według świętego Jana, 13 rozdział, werset 34 i 35. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. List apostoła Pawła do Kolosan. Trzeci rozdział. I werset od 12. List apostoła Pawła do Kolosan, trzeci rozdział i od 12 wersetu. Tak więc, jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. A nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. I ostatnie miejsce z listu Piotra, apostoła. Pierwszy list apostoła Piotra, 4 rozdział, werset 7 i 8. 1 Piotra 4:7. Zbliża się zaś koniec wszystkiego. Bądźcie więc trzeźwi i czujni w modlitwie. Przede wszystkim miejcie gorliwą miłość jedni dla drugich, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Oto w ostatnim czasie na jednym ze wtorkowych zgromadzeń opowiadałem, że jedno z fragmentów pisma, które czytałem bardzo mocno, znaczy jeden z fragmentów pisma, który przyszedł mi na myśl, a później je przeczytałem, bardzo mocno dotknął mojego serca. Albowiem kiedy skłoniłem swoje kolana i modliłem się do Boga, myślałem o naszym zborze i modliłem się za niego. Modliłem się, dziękując za to miejsce, które mamy, dziękując za braci, za siostry, za tych, którzy nas odwiedzają, za społeczność, którą mamy. I myślałem sobie o tym, czym Kościół powinien być i czym powinien być zbór. I kiedy tak modliłem się do Boga i przedstawiałem Mu swoje myśli, On zwrotnie odpowiedział na moją modlitwę i zobaczyłem rzecz, na którą On kładzie nacisk i o której On mówi, że powinna zbór charakteryzować. A jest to napisane w Nowym Testamencie, kiedy Pan Jezus mówi: dom mój będzie nazwany domem modlitwy przez wszystkie narody. I bardzo mocno mnie to dotknęło, że rzecz, na którą my jako zbór powinniśmy położyć akcent i nacisk, to jest modlitwa. Albowiem On powiedział: dom mój będzie nazwany domem modlitwy przez wszystkie narody. I powiedziałem do Boga w modlitwie, a również kiedy stałem przed wami, że chciałoby się, aby każdy, który odwiedza to miejsce, on mógł powiedzieć: zaiste, ja prawdziwie zaszedłem do domu modlitwy. I apostołowie, o których czytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy powstał pewien problem wewnętrzny, oni mówią: wy zajmiecie się tą sprawą, powołując do tego siedmiu, a my będziemy pilnować służby słowa i modlitwy. A więc był fundament założony w pierwszym kościele, jakim była modlitwa. Ale kiedy w ostatnim czasie rozmyślałem nad tym, zacząłem się zastanawiać i przysłuchiwać znowu na nowo temu, co Pan Bóg mówi w swoim Słowie, czym Kościół powinien być i czym Kościół powinien się charakteryzować. Kiedy odwiedzamy zbory rejestrowane,
te, które należą do jakiejś denominacji, kiedy zachodzimy do ich domów modlitwy, bardzo często jest pewien szyld zawieszony, przytwierdzony, napisane na ogół nazwa denominacji, napisane nazwa zboru, napisane godziny, kiedy się zgromadzają i podpisane dom modlitwy. I kiedy zachodzi się do takich domów modlitwy, jest jakiś szyld, jest czymś, czym oni się charakteryzują. Jedna nazwa, napisane Kościół Baptystów. To znaczy, my wiemy, że kiedy tam się zajdzie, to są ludzie, którzy kładą duży nacisk na chrzest. O chrzcie opowiadają, wykładają, mówią, od tego pochodzi ich nazwa. Kiedy zachodzimy do innego kościoła, napisane Kościół Sobotników albo tych, którzy święcą dzień siódmy, to wiemy, że to są ludzie, którzy kładą nacisk na sobotę, na święcenie dnia, który święcili Żydzi w Starym Testamencie. Kiedy zachodzimy do innej społeczności i napisane na szyldzie Kościół Zielonoświątkowy, to rozumiemy, że to są ci, którzy wzięli się od Dnia Pięćdziesiątnicy, od mówienia innymi językami, a więc zapewne to w ich zborze się spotka. I jaki szyld? Taka społeczność jest w środku. Ale Pan Jezus, kiedy dał słowo swoje w Starym Testamencie, On wprowadził oblubienicę do pewnego miejsca. W tym przekładzie napisane, że był to dom biesiadny. W innym przekładzie jest napisane, że wprowadził ją do winnicy. I napisane, że było tam pewne godło albo pewna chorągwiew. A to godło to była miłość, a chorągwią tą była miłość. I pomyślałem sobie, taki sam szyld, nie sztuczny, nie fizyczny, ale taki duchowy powinien być również nad naszym zborem. Kiedy ludzie wchodzą w tą społeczność, kiedy ludzie zachodzą do tego domu modlitwy, nad nami powinna być chorągwiew miłości, nad nami powinna być to, o czym Pan Bóg powiedział w swoim słowie, godło miłości. On oblubienicę swoją zaprowadził do takiego miejsca, gdzie godłem była miłość. Oto czytamy na stronicach Nowego Testamentu, apostołowie zgodnie, kiedy zwiastują Ewangelię, mówią dokładnie te same słowa. Dlatego chciałem odczytać dwa miejsca. Jedno z listu Piotra, drugie z listu Pawła, dlatego że jeden i drugi używa dokładnie takiego samego sformułowania. On mówi, wy powinniście być tymi, którzy mają łagodność, pokorę, którzy przebaczacie sobie nawzajem, ale Paweł mówi w tym fragmencie, lecz nade wszystko powinniście przyoblec się w miłość. Oto Piotr, który również był apostołem i pozostawił swój list dla ludzi, którzy byli rozproszeni po całej tamtej krainie, mówi, wy macie być trzeźwi, macie trzeźwie patrzeć na te sytuacje, które was otaczają, ale nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. I Pan Jezus, kiedy zgromadził swoich uczniów, kiedy rozmawiał z nimi, On mówi, ja daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Bracia i siostry, jest coś, na co Kościół musi położyć nacisk. Jest coś, na co Kościół musi położyć akcent, jeśli chce mieć błogosławieństwo Boże, jeśli chce mieć pomazanie Boże, a Słowo mówi, godłem waszym powinna być miłość. Ja pamiętam jedno wydarzenie, które bardzo mocno dotknęło mojego serca. Byłem na jednym zgromadzeniu, na jednej konferencji i kiedy myśmy tam zaszli, kiedy usiedliśmy w ławkach, zaczynały odbywać się zgromadzenia, pamiętam, była tam jedna osoba, którą Pan Bóg używał w słowie proroczym. I podczas jednej modlitwy, kiedy skłoniliśmy swoje kolana, kiedy zaczęliśmy się modlić, ja zwróciłem uwagę na słowo prorocze, które Pan Bóg w tamtym zgromadzeniu wypowiedział. I Pan Bóg mówi, ja chcę, abyście wy wszyscy byli napełnieni miłością do bliźniego, ale najpierw nauczcie się miłować mnie. I kiedy ja zwróciłem uwagę na to słowo, pomyślałem sobie, jest pewien kierunek, który Pan Bóg pozostawia, albowiem jest napisane, że Bóg jest miłością.
A więc jeśli człowiek będzie przebywać z miłością, jeśli człowiek będzie przebywać w obecności miłości, jeśli człowiek będzie przebywać z Panem Jezusem, który charakteryzował się miłością, on wtedy będzie mógł miłość nabrać do swojego serca i rozlać ją na tych ludzi, którzy go otaczają. Jest pewien kierunek, który Pan Bóg pozostawia w swoim słowie i mówi: nauczcie się miłować najpierw mnie, a potem łatwo wam będzie miłować bliźnich. Albowiem kiedy to wynika z naszego chcenia, kiedy to wynika z naszej decyzji, często ciężko się miłuje drugich. Ale jeśli coś jest zakotwione głęboko w naszym sercu, jeśli jesteśmy czymś przepełnieni, to nie trzeba robić tego sztucznie, nie trzeba tego robić na siłę, to wypływa z człowieka. Oto bracia i siostry, kiedy myśmy byli w grzechu, to grzech on nad nami panował. Nam bardzo łatwo przychodziło grzeszyć, nam bardzo łatwo przychodziło upadać. Dlaczego? Dlatego, że taką była nasza natura, taką jest nas upadły człowiek. Ale kiedy uklęknęliśmy, oddaliśmy się Bogu, on oczyścił nasze serca, nagle okazało się, że to, co wcześniej było dla człowieka problemem, nagle nie stanowi dla niego żadnego problemu. To, co wcześniej stanowiło dla nas trudność, nagle okazuje się, że jest to łatwością. I to, co kiedyś było trudne do przezwyciężenia, z pomocą Boga, ze zmienioną naturą, okazuje się, że przychodzi nam w niektórych dziedzinach życia zwyciężać łatwo. I tak samo jest z miłością w sercach naszych. Można podjąć decyzję: będę miłował brata, będę miłował siostrę i zapewne będzie to dobre i właściwe, ale jest jeden problem. On nie wypływa z serca naszego, on nie wypływa z natury naszej, ale kiedy my zaczniemy przebywać pod obłokiem Bożym, kiedy my zaczniemy najpierw uczyć się miłować Pana Boga, to on będzie wlewał to w serce nasze, także nie będzie trudno miłować żonę, nie będzie trudno miłować męża, nie będzie trudno miłować dzieci, nie będzie trudno miłować rodziców, nie będzie w końcu trudno miłować braci i sióstr, z którymi się w jednym zborze że przebywa, kiedy człowiek będzie napełniony miłością do Boga. Nauczcie się najpierw miłować mnie, a potem będzie wam łatwo miłować bliźniego, powiedział Pan Bóg w słowie proroczym i trafiło to do mojego serca. A oto jest napisane: godłem waszym powinna być miłość. Przyodziejcie się jako wybrani Boży w gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Oto Pan Bóg pozostawił dla nas wskazówkę, czym powinien charakteryzować się Kościół żywego Boga. Przypominam sobie takie jedno świadectwo z mojego życia. Niektórzy z was je słyszeli, miałem możliwość opowiadać w domu brata Marka to świadectwo na jednym ze zgromadzeń modlitewnych, które u nich w domu było. Jest to rzecz, która bardzo mocno do mnie przemówiła. Pan Bóg dał mi wielką lekcję przez to wydarzenie. Pamiętam, przyszedł czas w zborze, kiedy była Wieczerza Pańska i kiedy był czas umywania nóg. I pamiętam, że były rozstawione cztery misy dla braci. Każdy ustawił się w rzędach do tych mis, ściągnął swoje buty, ściągnął skarpetki i przygotowywał się do tego, żeby podejść do brata, którego trafi losowo, i umyć jemu nogi. Nie stanowiło to dla mnie na ogół za jakiejś trudności. Zawsze starałem się ze wszystkimi ludźmi mieć pokój, nie stawiać siebie w trudnym położeniu, w którym na wieczerzy musiałbym kogoś przeprosić, do kogoś wyciągnąć rękę. Nie. Trzeba było takie rzeczy załatwiać wcześniej, a nie na ostatni dzwonek, jak to mówią. I szedłem, można powiedzieć, przygotowanym do tego czasu, aby wyciągnąć swoją rękę po wino, aby wyciągnąć swoją rękę po chleb, aby także móc umyć nogi temu, na kogo natrafię. I pamiętam, kiedy ustawiłem się w kolejkę, szedł jeden brat, szedł drugi brat, szedł kolejny brat. I akurat kiedy ja doszedłem do samej linii, kiedy miałem być następny poproszony, zawołali mnie, że tutaj jest miejsce. I kiedy skłoniłem swoje kolana i popatrzyłem, kogo mam przed sobą, okazało się, że mam tam teścia swojego, tatę mojej żony. I kiedy popatrzyłem na niego, ucieszyłem się, że będę akurat jemu nogi umywał. Pomyślałem sobie, to już w ogóle nie jest żadna trudność, że mu tamkiemu człowiekowi, który tyle dla mnie zrobił, który jest dla mnie wspaniały,
wsparciem, ja staram się być dla niego, że jest to jakąś trudnością. Pomyślałem, nie, nie jest. I kiedy skłoniłem swoje kolana, zacząłem umywać jemu nogi, kiedy te nogi zaczynałem jemu umywać i modlić się za nim, przychodzi mi w pewnym momencie myśl. I przychodzi mi myśl, powiedz mu, że go kochasz. I kiedy ta myśl przyszła w moje serce, pomyślałem sobie o niej chwilę i odpowiedziałem sam sobie we wnętrzu swoim, powiem mu, zgodnie z tą myślą, która mi przyszła. I kiedy wstaliśmy, ja wytarłem jemu nogi, skończyłem modlitwę, przytuliliśmy się, pobłogosławiliśmy. Ja mówię do niego, tato, chciałbym tobie coś powiedzieć. Ja kocham ciebie. I kiedy on to usłyszał, wzruszył się, ja również się wzruszyłem, objęliśmy się jeszcze raz, pobłogosławiliśmy się nawzajem, ale kiedy ja szedłem do swojej ławki, kiedy ja ubrałem swoje skarpetki, kiedy ja ubrałem swoje buty, ja zszedłem z tych ławek, które są z przodu, na miejsce, na którym ja siedziałem, do mnie Pan Bóg przemawia, kiedy ja idę tą drogą i zadaje mi jedno pytanie. I mówi do mnie, czy byłbyś w stanie powiedzieć te same słowa do wszystkich braci, których masz w zborze. I kiedy ta myśl, ona przyszła na serce moje, ja usiadłem w ławce, ja zacząłem się nad nią zastanawiać. I ja wiedziałem, że do mnie Pan Bóg przemówił. Ja pomyślałem sobie o różnych sytuacjach, które przyszło mi przechodzić, o różnych ludziach, którzy wyrządzili mi przykrość, pewną krzywdę. I odpowiedziałem Panu Bogu, Boże, jeśli miałbym odpowiedzieć Tobie szczerze, to Ty wiesz, że ja nie byłbym w stanie powiedzieć tych samych słów wszystkim pozostałym ludziom, wszystkim tych, których mam w zborze. Nie, Ty wiesz, że nie byłbym gotowy i nie byłbym w stanie. Ale wiecie, kiedy ja pomyślałem sobie o tym, to nie była prosta odpowiedź. Ja rozumiałem, ja stoję przed obliczem Najwyższego i On postawił mnie na rentgen swój i zadał mi pytanie i oczekuje ode mnie odpowiedzi. Ja dałem Jemu odpowiedź zgodnie z tym, co było w sercu moim. I kiedy ja Jemu dałem odpowiedź, On jeszcze raz przemawia do mojego serca i mówi, lecz wiedz, ja ich wszystkich umiłowałem. I pomyślałem sobie, Boże, oto miłość Twoja, ona jest miłością wieczną, doskonałą i wielką. I to, czego ja nie jestem w stanie uczynić, to, czego ja nie byłbym w stanie zrobić, powiedzieć do ludzi, że ich kocham, mało tego, za tym żadne czyny by nie poszły, to Ty pokazujesz w sercu moim, ale ja tych wszystkich ludzi umiłowałem. Ja oddałem swoje życie za nich, ja poszedłem na krzyż za nich, ja uczyniłem dla nich wiele, ja stałem się dla nich sługą i ja chciałbym, żebyś Ty był sługą dla drugich. Kiedy Pan Bóg przemówił do mnie, ja pomyślałem sobie o tym fragmencie, o którym przeczytałem z Ewangelii Jana. Pan Jezus mówi, ja Wam daję nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali jak kto? Jak ja was umiłowałem. Oto bracia i siostry, Pan Bóg, On pozostawił na stronicach swojego słowa przykazanie nielekkie do wypełnienia. On mówi, ja chcę, żebyście wy nauczyli się miłować, jak ja umiłowałem innych. Jest doskonały wzór pozostawiony na stronicach Nowego Testamentu życia Pana Jezusa Chrystusa, jak On miłował ludzi, a jak się to wyrażało. Oto On stał się sługą dla tych, którzy byli koło Niego. On mówi, ja jestem Panem, ja jestem nauczycielem, ale ja dla was stałem się sługą, dlatego umyłem nogi wasze i ja chcę, żebyście wstępowali w moje ślady. Oto Kościół Boży, on powinien być nazwany domem modlitwy przez wszystkie narody. Oto my powinniśmy położyć akcent na modlitwę przed Panem Bogiem. Ale On mówi, jest rzecz, którą chciałbym, żebyście się przyodziali. Jest godło, które powinno być zawieszone nad zborem waszym. Oto ja chcę, aby to była miłość. Miłość jeden do drugiego. Miłość taką, jaką ja miałem do drugich. Oto ja bym chciał, bracia i siostry, skłonić z wami kolana swoje. Ja bym chciał, żebyśmy my pomodlili się do Pana Boga, aby każdy mógł popatrzeć swoje własne serce, nauczyć się miłować Boga w pierwszej kolejności, nauczyć się szukać miłości do Niego, a wtedy On będzie wylewał tą miłość do nas, siebie nawzajem. Oto On mówi, ja chcę, żebyście wy przyoblekli się przede wszystkim w gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. A więc jeśli pytasz, bracie i siostro, jakim powinien być Kościół Boży, to jest odpowiedź. On powinien być tym, nad którym jest wypisana
miłość. On powinien iść pod godłem miłości, pod chorągwią miłości, miłością do siebie nawzajem. I oto skłonimy swoje kolana, będziemy szukać Bożego oblicza, aby On nas napełnił miłością do Boga i miłością do siebie nawzajem. Amen.